Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach uzyskało 12 mandatów do Rady Miejskiej w Radomiu. W okręgu pierwszym zostali wybrani Artur Standowicz i Marek Sołśnia, w drugim Dariusz Wójcik i Aurelia Michałowska, w trzecim Marcin Kaca, Łukasz Podlewski i Kazimierz Staszewski, w czwartym Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz i Mateusz Kuźmiuk, a w piątym Paulina Markiewicz, Marcin Majewski i Adam Bocheński. To jest drużyna Prawa i Sprawiedliwości. Mamy jeden program z jednym programem spójnym. Idziemy do tych wyborów. Program wyborczy Artura Standowicza, kandydata na prezydenta, jest programem wyborczym każdego z radnych, który stoi za moimi plecami, tak samo jak programy radnych są moim programem wyborczym. Jesteśmy jedną spójną drużyną, wiemy, w którą stronę idziemy i co chcemy dla miasta zrobić. Artur Standowicz powiedział też o różnicach między radnymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Radomskiego Paktu Samorządowego. Pakt pana Witkowskiego, który jest zlepkiem przynajmniej 5 różnych środowisk z różnymi programami, z różnymi wizjami miasta Radomia. Proszę zauważyć, że w tej pierwszej turze kampanii wyborczej każdy z komitetów przedstawia jakieś swoje pomysły na miasto, które absolutnie w wielu przypadkach nie współgrały z tym, co do powiedzenia ma pan Witkowski. Więc istnieje moim zdaniem uzasadniona obawa, że po wyborach, po zakończeniu wyborów, po ukonstytuowaniu się Rady i nie daj Boże wyborze pana Witkowskiego na gospodarza miasta Radomia, dojdzie tylko do jednego większego chaosu. Na koniec konferencji Artur Standowicz poinformował, że oficjalnie wezwał Radosława Witkowskiego do debaty.